chleb, zaraz Łukasz burty pourywasz. Siemano, siemano, to ja! Czyli Łukasz z kanału Muzyk na Gospodarstwie. A w dzisiejszym odcinku... Dzisiaj ogarniemy sobie prawie pół hektara nowej dzierżawy opryskanej uprzednio glifosatem. Było kilka pni, trzeba było powyrywać. Tam jeszcze zostały, ale to już po żniwach, bo ktoś tam powiedział, żebym podawał daty na filmikach, bo to strasznie wkurza, szczególnie jak mam zaległości. No dzisiaj jest 30 października bodajże. No dzień, tak, tak, 30 października. A pszenica dalej jeszcze nie zasiana, bo o ile po kartoflach mógłbym, to tu czekałem, aż glifosat złapie. To raz, a dwa, że czekałem po prostu na powyrywanie tych pniaków, no bo tak tutaj meandrować z opryskiwaczem, siewnikiem, rozsiewaczem, talerzówką czy czymkolwiek, to trochę dupa. No. A tam zostały, to tu na równo się to zaora. Ale zanim się to zaora, zanim się to stależuje, trzeba te pniaki powybierać najpierw. Ja tu widzę, kurde, wszystko pełną parą idzie. Ludzie ciężko pracują na chleb, który jest coraz droższy, a pszenica coraz tańsza. Jak to działa? Wytłumacz się mi. No nic, nie wiem jeszcze, gdzie te pniaki dam. Gdzieś będę musiał dać. Na razie się na tym nie skupiam, tylko muszę to poładować i pozagarniać te dziury. Też taki głaz, a dzisiaj dobrze podpiąłem krokodyla. Miałem wziąć Rafała przyczepę, bo nie wiem, czy tu się naraz zmieszczę po prostu. Nie wiem, czy tu się naraz zmieszczę z tymi pniakami. O, łapię się tak krokodylem. Jak najmniej ziemi było, jeszcze je zrzucę z wysokości. O. Żeby jak najmniej ziemi załadować. Wczoraj pod smoku było wyrywane, nic nie nagrywałem, bo to GoPro to i tak po ćmołku nie nagrywa. Tam już mam taką hałdę tych pniaków, może bym to tam wysypał, ale nie wiem. No. Do lasu bym to wywiózł, ale nie można, kurwa. Zaraz Łukasz burty pourywasz. To pourywam, to ojciec będzie miał co spawać. Niech ma radochę. Ten taki niepozorny był, jakaś dzika śliwka czy coś. A wiecie, kurde, ile się szarpał z nim? Taki rosochaty. Oj, ciężki też. Ale ziemi dużo. Przyczepą bym to, kurde, na raz załatwił.
tu jeszcze zostało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pniaków. A załadowałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem pniaków. Czyli osiem załadowałem i albo dziewięć załadowałem. I osiem zostało do załadowania. Ale to się chyba zmieści. No nic. Pora to wywieźć i tylko modlić się, żeby nigdzie bagiety nie stały. No bo ładunek chyba nie jest zabezpieczony. Pora to wywieźć. Ale zanim się to wywiezie, trzeba zrobić małe modyfikacje. A mianowicie, propos de facto, też mi cały czas GoPro w mola przygrywa. To już pora chyba nowe kupić. No to już ma swoje lata. Jak na elektronikę, to chyba bardzo dużo. Bo już 3 lata jest. Już 3 lata, kurde, jesteśmy. I dalej nie jestem sławny. Nie zarabiam grubych tysięcy na YouTubie. Oszukali mnie. Dobra, ja sobie to utnę i pojedziemy. Normalnie by szło jeszcze więcej nałożyć, jakby się gdzieś na dziko jechało, ale ja muszę to zawieźć drogą publiczną, bardzo uczęszczaną. Bardzo często bagiety na niej stoją albo jeżdżą, więc mam nadzieję, że tym razem nie będzie. Patrzcie, kurna, gorczyca jest już prawie w kolano tutaj pod tą kukurydzę, co będzie. No miejscami słabsza, miejscami lepsza. I żałuję, że nie zasiałem wtedy na całym. No, bardzo późno siana, bo ona była siana jakoś, kurde, chyba nawet koniec września, nie pamiętam teraz. Musiałbym zobaczyć na filmik. Natomiast to, no tam jest rozsiany groch i ten groch nie wygląda spektakularnie jako popląd. Na połowie pola jest zasiana gorczyca i ona wygląda zajebiście. A łódka na przyszłość lepiej siać gorczycę na jesieni jako popląd niż groch. W ogóle tu między tymi wszystkimi uschniętymi drzewami, nie tu przy polu, tylko tam przy tym drzewach, między tymi drzewami, powinna być droga. Na mapach jest zaznaczona jako droga. Ale tej drogi to już nie ma. Tak powiem. Kurwa, nie chcę nic mówić, bo będziecie się śmiać. Ale rozjebałem przyczepę. O ja pierdolę. Jeszcze tego mi trzeba było. Matko bosko, kto to panu tak spierdolił? Sam sobie to tak spierdolił, nie? Ja cię kręcę, zapomniałem o tym. I co, i Dubson? O kurwa! I coś zrobił gamoniu jeden. Coś zrobił. Kurwa mać. No i teraz nie ma wyjścia, trzeba będzie ten. Już światło nie świeci znowu, kurwa się coś wyrwało. Chyba tu jak kiprowałem to coś. Ale jaja. Nie dość, że nie mam świateł, to jeszcze nie mam kurwa burty. O, już są światła. Widzicie, jak ja to umiem szybko naprawić. Niestety burty tak szybko nie naprawię. Ja pierdzielę. No i chuj i cześć. No teraz już policja na pewno się przypierdo pojedzie. Ej, gamoniu. Ja pierdacze. Alem zrobił. Wyciągnę to po prostu. Gdyby mi to na drodze nie dupło. Dobra. To ogarnięte. A to kurwa nie wiem. Ale wiecie, nie ma tego złego, to by na dobre nie wyszło. No bo z drugiej strony to teraz już nie ma wymówek. Trzeba zrobić metalowe burty. Jedziemy dalej, kurde, bo siać trzeba. Chuj, będę woził tak.
Zaczyna padać, sąsiad orze. Orze żyty. A my to musimy skończyć pozagarniać, bo ja jeszcze chcę stależować to dzisiaj. A przypominam, że w Forszu nie mam świateł roboczych. Leżą zamówione już miesiąc temu, a dalej nie zamontowane. Wiecie, jak to u mnie jest. Pora odwieźć sama i później odwieźć 60. Potem zobaczymy, bo kurde, trochę to zajęło czasu. Odwiozę sama i zobaczymy, co my tu będziemy jeszcze robić, bo już późno się zrobiło, do pracy dzisiaj muszę jechać. Prawie jak co dzień. No a wypadałoby to tam stależować, kurde, jak nie dzisiaj, no to najpóźniej jutro, żeby od razu jutro siać. To jeszcze trzeba nawóz rozsiać, kurde, to jeszcze roboty jest, a roboty.